Sprzęg Boże, coś wam powiem. W PRL-owskiej komedii Miś były słowa: klient w krawacie jest mniej awanturujący się. Wziąłem ten cytat, bo skojarzył mi się z tym jednym gościem wśród zaproszonych na ucztę dobrych i złych, których nie ma stroju weselnego. I to mnie bardzo ciekawi. Wszedł do środka, ale nie zdołał się ukryć właśnie ze względu na swój ubiór, za co spotkała go kara. Ale o tym za chwilę. Ten dzisiejszy fragment jasno na końcu podkreśla, że wielu jest powołanych, lecz mało wybranych. Do Królestwa Bożego w pierwszej kolejności zaproszeni są wszyscy chrześcijanie. Przecież wybrali taki sposób życia i w nim jakoś uczestniczą. Jednak w ważnych momentach wybierają swoją drogę. Czasem może agresywnie dają znać, że nie są zainteresowani dobrą nowiną. Przyjdą, jak będą mieli czas i ochotę. Nawet wśród tych chodzących do kościoła zdarzają się ci, którzy sprzeciwiają się nauce, mówiąc, że ksiądz na kazaniu się czepia, wtrąca się w prywatne życie, albo co on może wiedzieć o jakimś temacie. Jezus też nauczał ludzi religijnych, którzy także mieli odmienne zdanie i krytykowali jego postępowanie. Choć sami uznawali się za spadkobierców Abrahama, odrzucili zaproszenie Syna Bożego. My sami wybieramy, czy chcemy skorzystać z tego zaproszenia. Dlatego król miał inny plan, że otworzy drzwi dla każdego bez patrzenia w CV. Można uznać to za wielki zaszczyt. Jest jednak maluteńki warunek, że trzeba mieć strój weselny. Chociażby z szacunku do gospodarza. I tu warto postawić sobie pytanie przy rachunku sumienia, czy ja przychodzę przygotowany na spotkanie z Panem. Być może przekraczam próg świątyni, jestem obecny ciałem, ale myślami jestem w zupełnie innym miejscu. Jaka jest moja kondycja sumienia i czy pozwoli mi ona uczestniczyć w pełni w tej uczcie? Jeśli nie skupiam się na tym, co jest mówione i co się dzieje, to czekam tylko na zakończenie. Mamy przychodzić na to spotkanie z Panem, by się radować. Eucharystia nie jest spotkaniem towarzyskim, ale jest obecnością przed przyjacielem, któremu powinienem poświęcić uwagę. To wielkie misterium, kiedy Chrystus oddaje się nam, grzesznikom, jako pokarm. Święty Jan Maria Wianney mówił: gdybyśmy poznali, czym jest Eucharystia, to umarlibyśmy z zachwytu. I mam nadzieję, że kiedyś poznamy ją całkowicie. Więc bądźmy świadomi tego wielkiego daru, zaproszenia nas na ucztę, przeżywając je z radością. Wracając do stroju, to pomyślmy o tym, jak wyglądamy. Na wesele bierzemy najlepsze kreacje. Muzułmanie wchodząc do meczetu ściągają buty. Żydzi wchodzą do synagogi tylko w specjalnym stroju. W Europie Zachodniej są pilnujące porządku, żeby nie wejść do świątyni w krótkich spodenkach albo z odkrytymi ramionami. A u nas jak to chce. Nie zapominajmy, gdzie jesteśmy. Starajmy się, by nasza szata duchowa, jak i ta tekstylna, była odpowiednia, by nie zostać zapytanym: przyjacielu, jakże tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego?